Do Belwederu przyjeżdża Helmut Kohl. Rozmowa z Wojciechem Jaruzelskim jeszcze trwa. Napis na kamieniu umieszczonym tu w 50-lecie wybuchu wojny upamiętnia ludzi z kręgu Kreisau. Tak nazwano grupę antyfaszystów, która zawiązała się właśnie tu, w Krzyżowej, w rezydencji hrabiów von Moltke. Końca wojny nie doczekał nikt. Na niedzielną uroczystość przybyło kilka tysięcy wiernych z Wałbrzyskiego i sąsiednich województw. Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla witano z całą serdecznością. Mszę pojednania w obu językach koncelebrował ksiądz biskup profesor Alfons Nosol oraz przedstawiciele diecezji wrocławskiej i episkopatu RFN. Ten moment nabożeństwa utrwaliły dziesiątki kamer i tę chwilę powielały później europejskie telewizje. Telewizja Polska po południu retransmitowała uroczystości w Krzyżowej. Wizyta na Jasnej Górze. Kanclerza i premiera witają generał zakonu Paulinów Józef Płatek i przeor Rufin Abramek. Sanktuarium Jasnogórskie. Modlitwa i skupienie. Krótki odpoczynek w klasztornym refektarzu. Dzienniki na pierwszych stronach zamieszczają informacje i artykuły o wizycie Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa rozpoczął dzień od spotkania z Edem Broadbentem, przywódcą nowej partii demokratycznej. Przy pomniku weteranów w centrum miasta rozpoczyna się uroczystość Dnia Pamięci. Lech Wałęsa, profesor Bronisław Geremek i Janusz Onyszkiewicz złożyli wieńce przed pomnikiem żołnierzy kanadyjskich poległych w dwóch wojnach światowych oraz w wojnie koreańskiej 1950 roku. Przerwa obiadowa oznacza dla Lecha Wałęsy dalszy ciąg intensywnej pracy. Przewodniczący Solidarności spotkał się z członkami organizacji skupiającej młodych biznesmenów. Niagara. Gospodarze zaplanowali zwiedzanie słynnego wodospadu jako jedyną krótką przerwę w serii oficjalnych wizyt i spotkań Lecha Wałęsy. Uroczysta msza kanonizacyjna odbyła się w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. To wydarzenie w historii Kościoła Powszechnego ma szczególne znaczenie dla katolików w Polsce i Czechosłowacji. Na ołtarze obok brata Alberta Chmielowskiego wyniesiona została Agnieszka Czeska. Karol Wojtyła, zafascynowany postacią Adama Chmielowskiego, poświęcił mu dramat Brat naszego Boga. Papież wypowiada tradycyjną formułę kanonizacyjną. Beatos, anietem de Bohemia. D'Albertum Adamum Chmielowski. Od tego momentu brat Albert i Agnieszka Czeska są czczeni przez wiernych Kościoła katolickiego jako święci. W samym sercu Berlina otwarto dzisiaj przejście graniczne prowadzące na Plac Poczdamski po zachodniej stronie miasta, który był przed wojną centralnym placem stolicy. Burmistrzowie obu części Berlina, Erhard Krack i Walter Momper, którym towarzyszyły tysięczne tłumy Berlińczyków, dokonali ceremonii otwarcia nowego przejścia. Goszczący dzisiaj w Berlinie zachodnim prezydent RFN-u Weizsäcker udał się również na Plac Poczdamski, gdzie pozdrowił mieszkańców NRD i żołnierzy NRD-owskiej służby granicznej. W Berlinie zachodnim przebywały dzisiaj setki tysięcy mieszkańców NRD, dla których otwarto sklepy, banki i restauracje. Każdy z przyjeżdżających otrzymuje na powitanie 100 marek zachodnich. Dotychczas do RFN-u udało się ponad 1 000 000 obywateli NRD, z których tylko ponad 11 tysięcy wyraziło chęć pozostania na stałe. Bardzo sprawnie, bez zbędnych formalności, obywatele NRD uzyskują pieczątki w dowodach osobistych, które są jednocześnie wizą wyjazdową. Ogółem wydano do dzisiaj do godziny 13 4 300 000 wiz na okresowe wyjazdy.